Tutaj mamy przykład roślinek pomidora uprawianych na oknie od strony północnej. Okno słabo doświetlone. Można zobaczyć, że liście zamiast koloru zielonego przybrały odcień żółty. To świadczy o tym, że brakuje im chlorofilu, brakuje dostępu do światła, żeby go aktywować. Poza tym doskonale widać, jak mocno wydłużone są łodyżki. Rośliny ciągnęły do światła. Tak wyglądają sadzonki pomidora, które rosły początkowo w zacienionym miejscu, po 24 godzinach od przeniesienia ich na słoneczne stanowisko. Pięknie zielone liście, wyprostowane łodygi, ponieważ tutaj jest dużo, dużo światła naturalnego i od razu widać, że coś z nich jeszcze będzie. Zwłaszcza, że pomidory możemy na etapie pikowania głębiej osadzać w glebie, więc te łodygi nie będą tak wydłużone, jak tutaj widać.